Projekt Stary, ale Jary jest skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych. Ma na celu wzbudzenie empatii, szacunku do osób starszych. Jest to bardzo ważna inicjatywa, żeby młodzież poczuła, jak to jest być starszym. Wzmaga to ich poczucie szacunku, empatii dla seniorów. Projekt zakłada spotkania w szkołach ponadpodstawowych z młodzieżą. Pierwszą częścią spotkania byłby wykład, co to jest starość. W drugiej części młodzież będzie zakładała kombinezon, czyli symulator odczuć starczych, w którym poczuje się jak osoba starsza. Częścią projektu będzie również wykonanie zadań w tym kombinezonie. Zadań związanych z czynnościami dnia codziennego, jak zaparzenie herbaty, umycie zębów, a nawet pójście po schodach, które w tym kombinezonie mogą im też sprawiać trudność. Młodzież zauważy, że pójście i zrobienie herbaty wymaga wstania z krzesła, gdzie kolana mogą boleć, bo mamy zmniejszony zakres ruchomości, żeby dosięgnąć kubka. Gorzej, ciężej będzie nam podnieść czajnik, aby wlać wodę do tej herbaty. I tak naprawdę właśnie na tym doświadczeniu młodzież zobaczy, że jak trudno jest być osobą starszą. Bardzo się cieszę, że wziąłem udział w konkursie, że mogę zrealizować mój projekt i że mogę być lepsza dla świata. Włączyłam się do konkursu dlatego, że nie samą pracą człowiek żyje. Uważam, że mam mnóstwo wspaniałych klientek, które bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach. Cieszę się bardzo, że akurat cała akcja miała miejsce na przełomie grudnia i stycznia, dlatego że w tym czasie jest najwięcej klientek w salonie i mogłam dotrzeć do najszerszego grona klientów. Wyglądało to w ten sposób, że do każdej klientki wysłałam MMS-a z treścią, jaki był na plakacie, żeby zachęcić już klientki do zapoznać z akcją. Następnie, jak klientki przychodziły do mnie do salonu, każdej po kolei opowiadałam o projekcie B Corp Davines. Dzięki w sumie projektowi mogłam również poznać pomysły moich klientek, a także poznać lepiej ich potrzeby, lepiej to, czym one się interesują, gdzie działają, co robią.